Tym razem Nowa Lewica zaprezentowała kandydatów do Sejmu z okręgu obejmującego Częstochowę i okoliczne powiaty. Wśród kandydatów m.in. byli i obecni samorządowcy, jak choćby zastępca prezydenta miasta Piotr Grzybowski. Numerem jeden na liście Nowej Lewicy będzie poseł Zdzisław Wolski. Walczymy o młode pokolenia, bo pewnych złych rzeczy, które się dzieją i nabierają rozpędu, nie da się usunąć szybko. Niektóre typu zadłużenie dwumilionowe kraju, to już jest sprawa pokoleń, czyli nawet dzisiejsze dzieci będą to odczuwały. To jest przerażająca perspektywa, że są dążenia mało już skrywane do wyjścia z Unii Europejskiej, do deptania praw człowieka z prawami kobiet na czele. Naprawdę jest się o co walczyć. Podczas prezentacji kandydatów Nowej Lewicy sporo mówiono też o niezwykle ważnej roli kobiet w tej kampanii i nowej kadencji parlamentu. Odzwierciedleniem tego ma być spora grupa kobiet na liście częstochowskiej Nowej Lewicy, a wśród kandydatek do Sejmu obecna radna Rady Miasta Małgorzata Jerzyńska. Nie może być takich historii, że kobiety umierają w szpitalach, nie mają praw, zarabiają mniej. Po to idziemy do Sejmu, po to kobiety są potrzebne w Sejmie, żeby realnie działać. Tu nie chodzi o to, żeby ktoś wygrał listę. Wybory muszą wygrywać ludzie, którzy rzeczywiście są sprawczy. Przedstawiciele Nowej Lewicy przypominali także, że o mandat senatora z Częstochowy powalczy Wojciech Konieczny, a z powiatów Krzysztof Smela, podkreślając jednocześnie, że są to jedyni kandydaci opozycji, którzy ich zdaniem mogą ponownie zapewnić demokratyczną większość w Wyższej Izbie Parlamentu. To było już w czasie tego pierwszego paktu senackiego, również w Częstochowie był kandydat, który startował obok paktu senackiego i dzisiaj się to powtarza. Nie jest to złe działanie, dlatego że Senat jest rzeczywiście miejscem, gdzie udało się utrzymać demokrację, udało się utrzymać przez 4 lata, a to również dlatego, że ci, którzy byli wybrani, gwarantowali po prostu swoją osobą, swoim dotychczasowym życiem, swoim postępowaniem lojalność. Lojalność wobec demokracji, prawa, wobec ludzi, którzy ich wybrali. Nie było transferów, nie było przejścia ze strony demokratycznej na stronę PiS-u. I jeżeli teraz ktoś startuje do Senatu, łamiąc ten pakt senacki, no to co zrobi, jeżeli zostanie już wybrany tym senatorem i będzie brakowało PiS-owi jakiegoś jednego, dwóch senatorów do tego, żeby przejąć większość? No, to pytanie zostawiam otwarte, ale naprawdę, jeśli komuś zależy, można się realizować w inny sposób. Można było zabiegać o to miejsce senackie. Jeżeli ktoś go nie dostał z jakiegoś powodu, no to trudno. To nie powinien występować przeciwko temu paktowi. To jest postępowanie, które jest po prostu groźne dla demokracji, moim zdaniem.